Muzeum imienia Gustawa Morcinka w Skoczowie przygotowało wystawę zatytułowaną Świat baśni Gustawa Morcinka. Tematem wystawy jest wykreowany przez autora Łyska z pokładu Idy baśniowy świat. Magiczna śląska kraina, którą zamieszkują odważni, pogodni, pełni fantazji ludzie. Tacy jak górnik Bulandra czy wojak Zeflik. Z powodzeniem walczą oni ze złem, potrafią je pokonać i oszukać nawet samego diabła. Spotkamy tu Wróżkę Meluzynę, Zuzankę i wiele innych szlachetnych, pięknych dziewcząt, które w imię dobra i miłości zdolne są do największych poświęceń. W krainie tej zamieszkują bożątka, utopce, nocznice, jarożki, a pod ziemią króluje skarbnik, duch górniczego podziemia. Dzieje baśniowych postaci opowiedziane są barwnym, bogate w wyrażenia gwarowe i pełnym humoru językiem. Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego muzeum i zapoznania się z mało znaną baśniową twórczością Gustawa Morcinka. Znajdujemy się w podziemiach muzeum, gdzie jest zainstalowana wystawa dotycząca najwybitniejszego śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. W tym roku obchodzimy 130. rocznicę urodzin tego wybitnego śląskiego pisarza. Po długiej przerwie związanej z lockdownem Muzeum imienia Gustawa Morcinka otwiera się dla zwiedzających. Zaprezentujemy Państwu najnowszą wystawę, która obrazuje baśnie, twórczość Gustawa Morcinka związaną z baśniami, z legendami, które opowiadają o naszej pięknej cieszyńskiej ziemi. Wystawę można odwiedzać w godzinach funkcjonowania muzeum, a więc od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 15. Również w soboty i w niedzielę od godziny 10 do 14.